stów. Tam kilku nazw sta, a czy to proste jest jak drut? Bo wszak nie może być inaczej. Winiel, kawał, numer, szpas to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć. U nas dwa i dwa to pięć. Łebski Harry. Odwiedziny mamy. Znudziły mi się te wygłupy, choć inni myślą inaczej. A właśnie na niego czekałem. O, aż trudno uwierzyć, że te maluchy tak lubią pić mleko. Dał się nabrać. A teraz pora coś przekąsić. To pyszne jedzenie dla kotów. Dziadek ci je kupił. Nie, daj mi spokój. Wziąłem to przez pomyłkę. Ktoś to położył obok torby z resztkami dla ciebie. Chyba nie powinienem narzekać. Hej! Coś to takiego? Przepraszam, ale gdy mam doręczyć list kotu, wolę się nie zbliżać. Ciekawe, kto przysłał mi list lotniczy. Drogi synku, postanowiłam przyjechać w odwiedziny. Będę jeszcze dzisiaj po południu. Hurra! Mamuśka przyjeżdża! Ciekawa jestem, jak wygląda ta willa, w której mieszkasz. Całuję, mama. Willa, w której mieszkam? Rację, powiedziałem jej, że mieszkam w willi. Co ja teraz zrobię? Wszystko się wyda i co wtedy? A, chyba już wiem. Sonia! Zaraz, zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Chcesz powiedzieć swojej mamie, że tutaj mieszkasz, ponieważ ją okłamałeś. Tak, dobrze rozumiesz. Pomogę ci pod jednym warunkiem. Zgadzam się. Gdy będzie już wyjeżdżać, powiesz jej całą prawdę. Tylko nie to! No dobrze, powiem jej, jak się już spakuje. Zgoda. I jeszcze jedno, musisz być bardzo ostrożny. Wiadomo! Harry! Mamuśka! Ze Spajkiem mogą być kłopoty. O, szybko, mamo, idziemy! O, chyba nie musimy się tak śpieszyć. O. No, nie wiem. A! Znowu tu jest! Tędy, mamo, na skróty! O! Widzę, mój syneczku, że wdałeś się w swojego tatusia! Skacz za mną, mamo! O, Harry!
Nie ociągaj się, mamo! Chcę, byś zwiedziła tutejszą okolicę. Pewnie się spodziewa, że zaproszę go na kolację. Znów coś nabroiłeś? Biegiem, mamo! Uciekajmy! Jeszcze trochę, to już niedaleko. Zaraz będziemy w domu. Wybrałeś bardzo dziwną drogę, Harry. Mam wrażenie, że coś jest nie w porządku. Zachowujesz się tak, jakbyś chciał przede mną coś ukryć, kochanie. Wiesz, mamo, kiedy jest się bogatym, wszyscy stale o coś proszą. Chciałem ci tego oszczędzić. O, jestem taka szczęśliwa. Bałam się, że gdy będziesz już bogaty, będziesz się wstydził starej matki. Właściwie, mamo, to chciałem ci coś powiedzieć. Sonia! Mamo, chcę, byś poznała Sonię, moją pokojówkę. Pokojówkę? Bardzo mi miło, Soniu. Mam nadzieję, że dbasz o mojego synusia. O, dbam o niego jak nikt inny. Może wreszcie wejdziemy? Harry, twój dom jest przepiękny. Ja też tak sądzę. Powinieneś chyba pokazać mamie swój pokój. Mój pokój? Ach, no tak, rozumiem. No chodźmy tam, mamo. Czy ten żakiet nie jest na ciebie trochę za duży, Harry? Ale skąd? Taka jest teraz moda. Soniu, bądź tak dobra, zejdź na dół i przynieś nam coś do picia. Jak pan sobie życzy, panie Harry? Chyba przesadzasz. Trudno dzisiaj o dobrą służbę. Dobrą służbę też coś. O nie! Prawdziwa pokojówka! Jeśli zobaczy Harry'ego, będziemy zgubieni! Myślę, że najwyższy czas pokazać mamie podwórko, Harry! Nic z tego, teraz odpoczywam! O! Halo, niedobrze! Wiesz, mamo, jest tu takie urocze miejsce! Nie, nie, nie tam! Nie! Harry! Chodź, mamo! Widzisz, jaki wspaniały stąd widok? Już po wszystkim. Jeśli nie wpadniemy na lokaja. Lokaj! Lokaj? Mamusiu, teraz obejrzymy podwórko. Co się tutaj dzieje? Nic wielkiego. Tędy, mamo, na skróty. Prawda, że było fajnie? O-o. Co to ma wszystko znaczyć, synu? O, jak udało mu się zdążyć? Szybko, mamo! Teraz oprowadzę cię po innych pokojach! No to już przestało być zabawne! Wiem, tutaj! Harry, dlaczego kryjemy się przed służącym? Bo czuję, że jest dziś w złym humorze. Najbardziej obawiałam się właśnie tego, że bogactwo uderzy ci do głowy. Mamo, muszę ci coś wyznać. Tak naprawdę to jest dom Soni. Musisz być znakomitą pokojówką, skoro stać cię na taką willę. Ale Sonia nie jest pokojówką i ja tu nie mieszkam. Wymyśliłem to wszystko, byś mogła być ze mnie dumna.
Harry, byłabym z ciebie dumna nawet wtedy, gdybyś mieszkał w starej rupie ciarni. Do widzenia. Było nam bardzo miło. Proszę wpadać częściej. Powinieneś powiedzieć mi prawdę od razu. Mieszkasz u bardzo zacnych, wspaniałych ludzi. No cóż, ja też jestem zacny i wspaniały. Walka o krążek. No jazda, ruszać się. Pora błysnąć na lodzie. Riffraff chyba zwariował, zgadzając się na ten mecz. My nie mamy przecież pojęcia o grze w hokeja. Riffraff chce poderwać kociaka, więc musimy go wspomóc, biedaka. Ochraniacz będzie jak marzenie. W nim nie zaboli żadne uderzenie. Naprawdę nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Nie mamy żadnych szans. Z bandą Granta nigdy nie wygramy. Ach, Hektorze, wygramy czy przegramy, to nie jest ważne. Chodzi o ducha walki, o radość działania, o robienie czegoś, co pozwoli nam nacieszyć się zimą. Fe, nieładnie, to było nie fair. Ech, Mongo, a marznąć i stawać do nierównej walki to ma być fair? Oszczędzajcie siły na mecz, Gamonie! O rany, szefie, świetnie wyglądasz! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Lecz bandy Granta, strzeż się, kolego! Grant! Wszystkie moje strzały są niezłe. Widziałaś, jak gram, Cleo, kociaczku? Jesteś dobry, Grant. Ten twój jak mu tam ex-kotek mógłby się wiele ode mnie nauczyć, nie sądzisz? W czasie meczu okaże się, który z nas jest lepszy. Zwolnij, Hektorze. Tak, lepiej zwolnij. Nikomu nic się nie stało? Chyba nie. Zdaje się, że lubią robić wokół siebie dużo hałasu. Hej, Cleo! Cleo! Ojej, przepraszam, Riffraffie. Jesteś śmieszna, mała. I tak nic nie pomoże temu twojemu bohaterowi. Tak? Martw się lepiej o siebie, ty duży brzydalu. Zaraz, zaraz. Jesteśmy tu po to, by się bawić, a nie po to, by się bić. Proszę, w tej chwili wszyscy na lód. Zrobimy z nimi porządek? Co, kocury? Gosko tego pozałują. Naprawdę gosko. Tylko nie zapomnij o umowie, Grant. Kto przegra, trzyma się z dala od Cleo. Jak już będzie ze mną, zapomnij, że w ogóle istniałeś. Nie pokonamy ich, są za duzi. Tak, i tacy niesympatyczni. Ale my jesteśmy sprytniejsi, prawda, że mam rację, Biały? Mogą być silni, mogą być źli, ale z pewnością wygramy dziś my. Gorące sardynki tylko u mnie! Kiedy
rzucę krążek, zegar ruszy. A kiedy obie wskazówki się zejdą, mecz skończony. I bez numerów gramy uczciwie. Bawimy się. Jasne? Będziemy bardzo grzeczni, ślicznotko. Jak się bawić, to się bawić. Dobrze. A więc do dzieła! Wracaj tu zaraz, ty tchórzu! Jesteś świetny, Rifrafie! Słyszeliście? Zrobiłem na niej wrażenie! Kto zgasił światło? Wow! Nic ci nie jest biały? Nie, chyba nie, ale ogrzejcie mnie! Jak się wycofasz, to przegrasz! Rozgrzej go, Cleo! Jazda, przyjaciele! Damy im radę! Dobra, 3, 4! Podziwiam twoją odwagę, Rifrafie, ale chyba powinieneś się poddać. Ja i moi kumple nigdy się nie poddamy! Och, biały, żeby się tylko udało. Jak ja nienawidzę kotów! Musisz pokazać, co potrafisz. W tobie cała nadzieja. Robiliśmy, co w naszej mocy, Cleo. Z pewnością, ale to jeszcze nie koniec. Już po was przegraliście, wy tchórzliwe gamonie! Gamonie? Gamonie? Jak śmiesz! Wykończyć bandę Granta! Jak jeszcze raz nazwiesz nas gamoniami, to popamiętasz, łobuzie! Tchórzliwe gamonie to ty i twoi kolesie! Gdzie się podział bramkarz? Za krążkiem Rifrafie wreszcie rusz! Koniec meczu jest tuż, tuż! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Dobra nasza! Powinniśmy bandę Granta! Nie daliśmy się!
co? Chyba zrobiliśmy na tobie wrażenie, Cleo. Zawsze robicie na mnie wrażenie, a ty, Rifrafie, szczególnie. Zwierzęta nie powinny się bawić zabawkami dzieci. Nie wiedzą przecież jak. I nie chodzi o to, że mogą coś popsuć, tylko o to, że mogą się zranić. Dla zwierząt są specjalne zabawki. Na przykład ta jest przeznaczona właśnie dla nich i mogą się nią bawić bezpiecznie. Harry! Wróciłem! Cóż, to ja się zmywam. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Udział wzięli Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Jerzy Kramarczyk, Joanna Wizmur, Iwona Rulewicz, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik i inni. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, tekst Dariusz Dunowski, operator dźwięku Jerzy Januszewski, montaż Gabriela Turan-Wiśniewska, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak, przekład piosenki Filip Łobodziński, opracowanie muzyczne Marek Klimczuk. Dystrybucja w Polsce Eurocom. Miasto rusza cały gaz, może pośród nich zjawisz się dziś ty sam.